nie jest próba krytyki całościowej. To będzie problematyzacja pewnego konkretnego aspektu jego teorii, zresztą bardzo fajnie przedstawionego przez chłopaków, więc ja na początku tylko przypomnę jeszcze raz główne tezy, do których później postaram się krytycznie odnieść. Oczywiście warto zaznaczyć tak przedmiotowo na początku, że Wegelina można i pewnie należałoby krytykować bardziej metodologicznie, ponieważ jego koncepcja gnozy, a ona będzie mnie najbardziej interesować, jest oczywiście bardzo mocno spekulatywna, a co za tym idzie dość ahistoryczna. To znaczy jeden zarzut, który bardzo często jest przytaczany pod kątem Wegelina, to jest dość luźne traktowanie przez niego pojęcia gnozy i gnostycyzmu. Bardzo często jedno z nich jest nakładane na drugie, przez co ta różnica się zamazuje, ale to odkładamy na razie na bok. Teza mojej pracy, którą będę chciał rozwinąć i bronić, jest natomiast taka, że Wegelin w nieuprawniony, jak sądzę, sposób uniwersalizuje gnozę chrześcijańską, czyniąc z niej wzorzec, paradygmat spekulacji gnostyckiej w ogóle, przy czym wydaje się, że zupełnie inaczej ten paradygmat mógłby być ujmowany z perspektywy na przykład gnostyckiej tradycji judaistycznej, mówiąc tutaj o tradycji heterodoksyjnej. No i postaram się te moje uwagi w dalszej części rozwinąć. Nawiązując do tego, co powiedzieli chłopaki przed chwilą, faktycznie Wegelin jawi się nam jako zwolennik eschatologii zdecydowanie transcendentnej, a co za tym idzie katechonizacji sakrum. Natomiast gnozę, można powiedzieć, ujmuje jako taki zaświadczony pelagianizm. To znaczy nawiązuje do tego słynnego sporu Pelagiusza z świętym Augustynem i twierdzi, że wprawdzie pozornie obronną ręką z tego sporu wyszedł święty Augustyn, to znaczy koncepcja łaski wygrała tam z koncepcją zbawienia dzięki doczesnemu postępowaniu, ale jednak jakby tylnymi drzwiami ta koncepcja pelagiańska właśnie za pośrednictwem gnozy dostała się do świata nowoczesnego i zyskała bardzo duże oddziaływanie, zwłaszcza polityczne. Według Wegelina tak rozumiana gnoza oznacza schemat myślowy, który właściwie likwiduje dualizm transcendentny i immanentny i bazuje na czymś, co można nazwać uhistorycznieniem zbawienia, a co on sam nazywa, jak już było powiedziane, tą słynną immanentyzacją eschatonu. Można jeszcze chyba dodać do tego, co było powiedziane, że początków jako takich tego procesu on upatruje nie w nowoczesności, tylko można powiedzieć w samym sercu tradycji średniowiecznej, która wydawałaby się jest uodporniona na taką immanentyzację, mianowicie nawiązuje do tej słynnej koncepcji Joachima Sfiore i jego idei nadejścia epoki Ducha Świętego, która byłaby wtedy faktycznie temporalizacją eschatonu, tak możemy powiedzieć, a tym samym dawałaby asumpt do powstania nowożytnej historiozofii. Zatem to podważenie statycznego, a czasowego paradygmatu tomizmu wyszło z serca samego chrześcijaństwa i o tym chyba warto pamiętać. Wegelin podkreśla, że ten proces oznacza tak naprawdę osłabienie wiary religijnej, to znaczy konieczność osiągnięcia pewności innymi środkami, na przykład wizją świeckiej eschatologii, a w dalszym ciągu także utopijnym historycyzmem. I tutaj można powiedzieć, on idzie, tak mi się wydaje, ramię w ramię z Karlem Lewitem. Obydwaj twierdzą, że próby skonstruowania eidosu historii na bazie świeckiej eschatologii prowadzą wprawdzie do różnych skutków, takich jak idealistyczna filozofia niemiecka, jak naukowy pozytywizm, czy wreszcie z innej strony jak totalitaryzm polityczny, ale zawsze koniec końców są to skutki destrukcyjne. Czyli wniosek z dotychczasowych rozważań mógłby wyglądać następująco. Każda progresywistyczna ideologia nowożytna, dążąca do całościowej, rewolucyjnej przemiany rzeczywistości i oderwana od praktycznego doświadczenia, jest z natury swojej gnostycka. I może zanim podejmę krytykę tego podejścia, to jeszcze wyłuszczę najważniejsze wyznaczniki myślenia i działalności gnostyckiej według Wegelina. Wydaje mi się, że można wskazać takie trzy, on zresztą sam o tym w swoich pismach mówi. Pierwsza sprawa to niezgoda na zastany świat i próba jego radykalnego przekroczenia. Druga sprawa to potrzeba pewności, przy czym pewności absolutnej i można powiedzieć apodyktycznej oraz przekonanie, że tę pewność się posiadło, zatem wiedza byłaby tutaj kluczem do zbawienia świata. I wreszcie trzecia teza, mianowicie taka, że rewolucyjna naprawa świata jest w zakresie ludzkich możliwości, mało tego, sprowadzona jest do moralnego obowiązku człowieka. Wydaje się, jakkolwiek kontrowersyjna jest ta teza, którą głosi Wegelin, że faktycznie konsekwencje tak pojętej gnozy współcześnie można odnaleźć nie tylko w polityce, ale również w filozofii.
Otóż to gnostyckie, ale chrześcijańskie rozumienie eschatologii zaryzykuje twierdzenie, bardzo wyraźnie widać na przykład u Lacana czy Obadiu, wskazując chociażby na pojęcia tychę czy na pojęcia wydarzenia. Później możemy jeszcze rozwinąć, jeżeli Państwo będziecie mieli ochotę. Natomiast ja w tym momencie chciałbym skonfrontować tezę Wegelina z tezą Hansa Jonasa, czyli też dość wybitnego badacza pojęcia gnozy, których łączy to, że oni obydwaj ujmują gnozę jako paradygmat nowoczesnego myślenia, ale robią to od zupełnie innej strony. To znaczy, o ile Fekelin twierdzi, że gnoza to apodyktyczna skłonność do rewolucyjnej destrukcji, o tyle Jonas widzi w gnozie raczej strategię obronną i to strategię przyjętą w następstwie doświadczenia braku i świadomości nieobecności Boga, więc nie byłaby tutaj gnoza przyczyną, tylko raczej reakcją na pewne doświadczenie nowoczesności. Chciałbym rozwinąć tę tezę, korzystając, tak jak już mówiłem, z tradycji gnostycyzmu żydowskiego, z tym, że od razu powiem, nie będę się tutaj odnosił do tradycji klasycznej, będzie mnie interesować bardziej jej dwudziestowieczna interpretacja. Powołam się na Gershoma Scholema, na Ernsta Blocha i na Waltera Benjamina. Otóż należałoby chyba zacząć od tego, że sakrum żydowskie, jak wiadomo, nie istnieje poza czasem. To znaczy, ono jest immanentnie zanurzone w historii. Historycznie jest tutaj zarówno początek, jak i zbawienie. Trudno zatem na gruncie gnostycyzmu żydowskiego mówić o wtórnej immanentyzacji eschatonu. Co za tym idzie, dobro jest koniec końców zawsze osadzone w życiu. To znaczy, jest tym, co życiodajne, co to życie umożliwia i je podtrzymuje. Zatem, o ile chrześcijańska eschatologia dokonuje się poprzez śmierć, czyli za cenę zerwania kontinuum życia, o tyle gnostycyzm żydowski o wiele bardziej ceni sobie życie doczesne, gdyż eschatologia w tej wersji to zaprowadzenie sprawiedliwości, ale w tym świecie, nie poza nim. W związku z tym zbawcza misja żydowskiego gnostycyzmu, tak jak wydaje się rozumieć Scholem, nie opiera się tutaj na prokurowaniu jakiegoś radykalnego wdarcia się obcego porządku w wymiar tego, co zastanę, jak chciałby chociażby Badiou w swojej interpretacji przemiany Szabła w Pawła, w drodze do Damaszku, ale na tropieniu, żeby użyć sformułowania Ernsta Blocha, śladów, to znaczy dość niepozornych przejawów sakrum w tym pozornie upadłym świecie. I dlatego też eschatologia żydowskiego gnostycyzmu, wydaje mi się, broni się przed tym momentem rewolucyjnym, które myśli gnostyckiej zarzuca Wegelin i który faktycznie obecny jest w chrześcijaństwie oraz jego sekularyzowanym dziedzictwie. Eschatologia żydowskiego gnostycyzmu ma bowiem moim zdaniem charakter dialektyczny, to znaczy taki, w którym nastanie nowego porządku nie wymaga radykalnego zerwania z doczesnością, lecz raczej zapośredniczenia nowego przez to, co minione, czyli koniec końców zachowania ciągłości czasu i życia, oczywiście w zmienionej formie. Otóż najpełniej taka strategia, tak mi się wydaje, ujawnia się na bazie kosmologii kawałeriańskiej, czyli sądzę najwybitniejszego jednak dokonania nowożytnej tradycji gnostyckiej w judaizmie. I wizja eschatologiczna nie jest tutaj oparta na prostej negacji tego, co zastanę i powrocie do boskiej kleromy, jak to miało miejsce w gnostycyzmie klasycznym, ponieważ zgodnie z ontologią Lurii, którą on zresztą zaczerpnął w dużej mierze od Bazylidesa, boskość w samym akcie stworzenia, aby to, co nieboskie, to, co stworzone w ogóle mogło zaistnieć, musiała się dobrowolnie zredukować. To jest to słynne pojęcie cincum, czyli kontrakcji. Zredukowało się do postaci śladów de facto, jeszcze raz odwołają się do tego pojęcia Glocha, które dodatkowo w akcie fundującej ten świat kosmicznej katastrofy upadły. Upadły w wyniku błędu na Ziemię, a rozproszone do postaci miriad drobnych iskier, wprawdzie tlą się dziś wątłym światłem życia, ale wymagają przy tym subtelnego odszukania i pozbierania, żeby w ogóle zbawcza misja mogła być do pomyślenia. I teraz, jeżeli przyjrzymy się tej heterodoksyjnej tradycji gnostyckiej w interpretacjach dwudziestowiecznych filozofów, to każdy z nich, czy to Benjamin, czy to Scholem, czy to Bloch, proponują bardzo różne strategie postępowania. Natomiast ze wszystkich tych koncepcji wyziera jedna teoria, która wydaje mi się łączy je wszystkie, jest tutaj warta wspomnienia. Otóż jest to figura znanej Państwu, jak sądzę, szczęśliwej ręki. To znaczy koncepcji wprowadzonej prawdopodobnie przez Scholema, natomiast opisanej niezależnie przez Benjamina i przez Ernsta Blocha. I teraz Ernsta Blocha postaram się Państwu zacytować. Otóż mówi on:
w jednym ze swoich esejów pod tym właśnie tytułem Szczęśliwa ręka, że aby ustanowić królestwo pokoju, nie trzeba niszczyć wszystkich rzeczy i rozpoczynać całkiem nowego świata. Wystarczy je jedynie trochę poprzestawiać. Zatem szczęśliwa ręka byłaby wówczas praktyczną intuicją, która chwyta rzeczy delikatnie w należyty sposób i ustawia na miejscu z właściwym sobie cichym wyczuciem. Koniec cytatu. Oczywiście to subtelnie ironiczne trochę wymaga z jednej strony precyzji i chytrości, a z drugiej musi się powstrzymać od pokusy radykalnych gestów, którym zapewne brak umiejętności powiedzenia sobie dość, co za tym idzie zmieniających drobną korektę w radykalną destrukcję. Ten motyw podejmuje także Walter Benjamin, który przypomina, że każda chwila to, jak sam to nazywa, mała furtka, przez którą może nadejść ocalenie. Nie należy tylko, wbrew temu, co zakłada eschatologia gnozy chrześcijańskiej i później świeccy interpretatorzy, że raz jeszcze przywołam nazwisko Badiou, nie należy oczekiwać nastania tej chwili glorii wydarzenia przez duże W, radykalnego w swojej doniosłości wtargnięcia prawdy, a należałoby tutaj raczej pamiętać o tym, jak mówi Benjamin bardzo zresztą trafnie, że wszystkie decydujące ciosy są zadawane lewą ręką. Jest to zatem takie zarysowanie tego problemu, nie mam tutaj ambicji rozwijać tej kwestii, możemy ją później jeszcze przedyskutować, natomiast wracając do tego tytułu, faktycznie taka by była moja kontra wymierzona przeciwko Wegelinowi i takie byłoby odczytanie gnozy jako potencjału nie destruktywnego, ale być może konstruktywnego, czyli jeszcze raz przywołując tytuł, być może eschatologii gnostyckiej jako szansy. Dziękuję bardzo.